Powraca temat rewitalizacji budynków należących dawniej do fabryki broni. Po zamieszaniu dotyczącym wycofania dokumentacji przez inwestora i braku pewności, czy projekt będzie kontynuowany, do akcji włączył się m.in. Radosław Witkowski. W oficjalnym piśmie, skierowanym do prezydenta, premiera i prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Prezydent Radomia pyta, czy planowane inwestycje będą realizowane. Tydzień później w programie Kontrast Plus Katarzyna Kalinowska poinformowała, że miasto nie otrzymało żadnej oficjalnej odpowiedzi na wysłane pismo. Niestety odpowiedzi nie ma żadnej i muszę powiedzieć, że jako Radomianka i jako przedstawiciel zarządu miasta bardzo mocno ubolewam nad tym, że po pierwsze tej odpowiedzi nie ma, a po drugie, że nie ma żadnej jednoznacznej deklaracji, choćby ze strony przedstawicieli stawicieli Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Z najnowszego komunikatu Agencji Rozwoju Przemysłu wynika jednak, że pomimo braku oficjalnej odpowiedzi na zapytanie, dwa dni po jego złożeniu do Urzędu Miasta w Radomiu ponownie wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo w komunikacie czytamy, że ARPSA równocześnie pozyskuje nieruchomości, które mają na celu zapewnienie optymalnego układu komunikacyjnego, umożliwiającego obsługę ruchu samochodowego w stronę terenu objętego planami inwestycyjnymi. 30 czerwca ARPSA RPSA podpisała umowę warunkową zakupu dodatkowej działki na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała też o postępie prac przy modernizacji hali oraz budynku przy ulicy Tarnobrzeskiej. Kończą się już prace projektowe renowacji, która będzie kosztowała ARP 24 miliony złotych. Jesienią agencja chce ogłosić postępowanie przetargowe, by wyłonić inwestora zastępczego i wykonawcę robót budowlanych.